A zamiast może epilogu albo jako epilog do mojej serii o tym, że nie było żadnego oszustwa, żadnych przekrętów w elekcji WSA w 2020 i tych teoriach foliarskich, pokażę to. To jest trumpek i on na swoich wiecach politycznych zbierał masy ludzi. Masy ludzi. Masowo przyjeżdżali na jego wiece ludzie i przyjeżdżały tłumy i całe stadiony sportowe. Dziesiątki tysięcy ludzi przyjeżdżało zobaczyć Trumpka. A nie wiem, czy wy widzicie to, ale zawsze jak media filmowały Trumpka, to filmowali go z takiego kąta, że widać tylko jego i paru ludzi za nim. Nigdy nie pokazywali w mediach amerykańskich, nigdy, a ilości ludzi naprawdę, jaka przyjechała zobaczyć jego wystąpienia. Takich szatów, co tu widzimy, nigdy nie było w mediach amerykańskich, ale to jest pokazane w mediach. Tak, to jest businessinsider.com.au, Australia. Media amerykańskie tylko takie miała szaty. Okay? Tylko takie miała kąty, gdzie pokazywali trumpka. Okay? Nigdy nie pokazali czegoś takiego. Okay? Takie coś nigdy nie było pokazane w telewizji amerykańskiej. Nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy. Natomiast takie coś było pokazane. Więc idziemy tutaj. Rekordowe, dałem tytuł w DuckDuckGo, rekordowy crowd Trump, czyli rekordowe tłumy u Trumpa. Jest artykuł za artykułem. Oczywiście nie w mediach amerykańskich, że masywna ilość ludzi, masywny tłum ogląda Trumpa. So now th Okej. Okay. Tutaj mamy następny. Donald Trump dostaje rekordowy tłum w Vero Beach, Kalifornia. Okay. Donald Trump ma największy tłum ludzi, który kiedykolwiek przyszedł w historii amerykańskiej demokracji. On w historii demokracji USA. Największy tłum ludzi do niego przyszedł słuchać jego wystąpienie. Bije rekordy we frekwencji ludzi, którzy przychodzą na jego wystąpienia. I to jest Independent z United Kingdom. Okay. Idziemy teraz na Hilarię. Hilarię zawsze pokazywano pod takimi, ona wygląda jakby patyka zjadła, pod takimi zdjęciami, pod takim kątem, troszeczkę dalej, żeby było widać więcej ludzi, więcej tego tłumu. A jak się dokładnie przyjrzymy temu, to zobaczymy, że to jest taki trik, że tak naprawdę tych ludzi za Hilarią jest bardzo, bardzo mało. I to jest trik fotografia. Okay, tam jest może z 50 ludzi, większość to reporterzy. Tutaj mamy troszeczkę więcej na sali. Ale to się nie porównuje do Trumpa. I oczywiście ona dlatego przegrała. Przepraszam. Według oficjalnego narratywu ona przegrała, ponieważ Rosjanie ingerowali w elekcje w USA. Ruskie trole, wszystkiemu winny Putin. Tutaj mamy Town Hall, że CNN znalazło tylko 6 ludzi w Iowa, żeby mieć Iowa oficjalna Hillary House Party, czyli oficjalna
oficjalne oglądanie Hillary, zwolenników Hillary, oficjalne zebranie zwolenników Hillary, żeby oglądali elekcje. W stanie Iowa w 2015 rok znaleźli 6 seniorów. Tak to wygląda w rzeczywistości. I oczywiście ona przegrała, ponieważ wszystkiemu winny jest Putin. I to jest Biden. Dałem Biden rally, czyli Biden polityczny wiec. I te same triki. A dajemy taki, tutaj widzimy puste siedzenia, więc kamera tylko objęła to, co mogą i tam jest z 30 ludzi, jak widzimy. Okay? Z 50 może ludzi. Więc zrobili taki, taki dali kąt, taki dali angle tej kamery, żeby to wyglądało, że jest pełny tłum, a tutaj widzimy, są siedzenia puste. Więc kamera objęła wszystkich, którzy przyszli na zebranie polityczne Bidena. Idziemy dalej. Tutaj jacyś ubrani w te same koszulki, to znaczy jakaś organizacja, czyli dostali rozkaz pokazać się, no to się pokazali. Wszyscy w tych samych koszulkach, bo to oczywiście organicznie niezorganizowane zupełnie, nie dostali rozkazu, od tak po prostu przyszło 20 ludzi, 30. Tutaj mamy troszeczkę więcej, może ze 100, 150, nie? To się nie porównuje do Trumpka, ale jak na Bidena to jest rekord. I jak widzimy, kamera objęła wszystkich tutaj, co przyszli na Bidena w dużym amerykańskim mieście. Kamera objęła wszystkich, co przyszli. Jak widzimy, jest tutaj głębokość 3 osoby, głębokość 3-4 osoby, jak nie 2. I to by było na tyle. Więc tutaj są puste zupełnie, tu jest ogrodzenie, tu w ogóle nie ma ludzi. To z tego samego wiecu widzę. Tutaj jest troszeczkę więcej, jak widzimy są ubrani na żółto ludzie, więc to jest jakaś organizacja. To są ludzie z jakiejś organizacji, dostali rozkaz pokazać się, no to się pokazali. Ilu ich tu jest? Tak wyglądały wiece polityczne Bidena. Porównajmy to do rekordowych Trumpowiczów, którzy się pokazywali masowo, zapełniali stadiony. Jedyne tutaj się im nie udało. Zapełniali całe stadiony. Okay? Tego media nigdy nie pokazywała amerykańska. Nigdy, nigdy, nigdy. Nie wpuszczali ludzi na jego wiece polityczne. Po prostu nie starczało miejsc. Na te sale i na te stadiony, co on gdzie on przemawiał. Okay? Facet miał charyzmę, trzeba przyznać. Jaki by nie był, ale Trumpek miał charyzmę. Jakąś taką, ale miał. Porównajmy te tłumy, to jest akurat z Indii. Nie, przepraszam, to jest w Chicago. To jest Chicago, to jest Ameryka. To jest w Chicago na Trumpa przyszli, ok? Porównajmy to do Hillary i porównajmy to do Bidena. Ok? Pamiętam historyjki w mediach amerykańskich, gdzie powiedzieli, że oczywiście nie głównych mediach, tylko blogach i tak dalej, i ludzie dawali prawdziwe zdjęcia na internecie, co zostanie ukrócone, zostanie skancelowane, bo to przeciwko, wbrew narratywowi jest, że to są prawdziwe zdjęcia właśnie z wieców politycznych Bidena. Tak to naprawdę wygląda. Wyglądało. Przed pandemią widzimy. Przed kowadłem, który przypadkowo zupełnie wtargnął na scenę. I wtedy już nie można było tłumów dawać na wiece polityczne.
I wtedy więcej reporterów przychodziło na wiece Bidena. Więc tak wyglądała normalna scena właśnie Bidena. To jest pogrzeb czy polityczne wiec? Napisali na Reddicie. Okej, okay, to tego nie można pokazywać. Przepraszam, to trzeba wymazać. Nie można takich rzeczy pokazywać. Co tutaj chcę pokazać? To jest USA Today. Fact check. Prawdziwe fakty, które są faktyczne. Biden wygrał najwięcej głosów w historii USA na prezydenta. I najmniej hrabstw, counties, jakiegokolwiek prezydenta. Więc gopnicy, czyli GOP, Grand Old Party, czyli wielka stara partia, to jest przyzwisko Amerykanów, GOP, to są republikanie, oni podliczyli, konserwatywni, że Biden wygrał tylko 17% wszystkich hrabstw w Ameryce. Obama, kiedy zwyciężył w 2008 roku, wygrał 873, a Biden 477. Dlaczego to jest interesujące? Ponieważ Biden w hrabstwach USA, gdzie liczono, ponieważ Stany Amerykańskie są podzielone na hrabstwa, wygrał tylko 16,7% wszystkich counties, wszystkich hrabstw w USA. Ale wygrał elekcję USA na prezydenta, bo dostał najwięcej głosów ludzi w całej historii. Tak jest. Joe Biden, ten charyzmatyczny człowiek, Joe Biden, charyzma bije od niego, wygrał 81 milionów głosów. 81 282 903 głosy oddano na Bidena. Biden pobił nie tylko Trumpa, który pobił Obamę, który był najbardziej popularnym prezydentem, jeżeli dobrze pamiętam. Trump pobił Obamę, ponieważ Obama dostał 69 milionów. Niesamowita liczba. Trump dostał 74 223 tysiące, a Biden przebił Trumpa. Tak, ten Biden, który nie mógł wypełnić sali szkolnej. Ten Biden, który nie mógł wypełnić sali pokoju w domu starców. Okay? Ten Biden. Ten Biden, na którego przychodziło 100 ludzi na wiec polityczny, jeżeli, z hakiem. Okej? Okay? Ten Biden. Tak jest, ten Biden. On dostał najwięcej głosów w historii USA. Czy wam powiedzieli to w mediach polskich? I w TVN? Jerozolimsko-amerykańskim? Powiedzieli wam to? Biden dostał 81 milionów głosów. Najwięcej w historii USA. Nikt nie dostał tyle głosów, co ten arcycharyzmatyczny, uwielbiany przez ludzi Biden. Więc podsumowując, Biden to jest najbardziej popularny prezydent w USA. Od kiedykolwiek w historii USA nie było bardziej popularnego człowieka niż Biden. Nigdy. Pobił wszystkie rekordy. Pobił rekord też w tym, że dostał największą ilość głosów od ludzi, a wygrał najmniej hrabstw, najmniej counties w USA w historii. To jest prezydent, który dostał najmniej zwycięstw w każdym county. Jak liczyli te małe hrabstwa w USA, to we wszystkich wygrywał Trump. W 84%, 83% plus
Trump wygrał hrabstwa USA. Każdy stan ma swoje hrabstwa i wszystkie te hrabstwa 8 do 2 wygrywał Trump. Ale Trump przegrał, ponieważ Biden dostał rekordową ilość głosów. Ponieważ Biden, mimo tego, że jako najmniej charyzmatyczny prezydent USA, najmniej lubiany człowiek w USA, wygrał najmniej w historii hrabstw, counties w USA, to on jest najbardziej charyzmatyczny i najbardziej uwielbiany przez lud człowiek i wygrał najwięcej głosów w historii tego kraju. W historii USA. Według oficjalnego narratywu 81 milionów ludzi głosowało na niego. To jest najbardziej popularny prezydent, który bije Obamę, który był cholernie i jest cholernie charyzmatyczny, inteligentny, jak mówi. Przyjemnie się go słucha. Obama to jest fantastyczny polityk i bardzo dobrze ma przemówienia i ma charyzmę jak cholera. On go przebił bez problemu. Przebił Obamę. Przebił Trumpa. Przebił Franklin Delano Roosevelt. Przebił wszystkich prezydentów historii USA. Biden, powtórzę, jest najbardziej popularnym, uwielbianym człowiekiem w USA według oficjalnego narratywu. To zamiast epilogu. Do zobaczenia wszystkim.